Leszek Błażyński, dwukrotny brązowy medalista olimpijski w boksie, trener, a także dziennikarz, odszedł w 1992 roku. Dziś w Bytomiu zakończyła się 15. edycja memoriału najwybitniejszego pięściarza w historii Sząbierek. Memoriału, który łączy przeszłość z przyszłością. Dzisiaj w hali na Skarpie czuć było historię. Na turnieju memoriałowym Leszka Błażyńskiego pojawili się jego znajomi. Mistrz olimpijski z 1964 roku Marian Kasprzyk i mistrz świata, legenda kickboxingu Cezary Podraza. Robił jeden z ostatnich wywiadów ze mną przed swoją śmiercią. Był na mnie na turnieju nawet. No to bardzo otwarty człowiek, bardzo pogodny, zawsze uśmiechnięty. Leszek bardzo zasługuje na taką imprezę. Fajny kolega, dobrze pracował, żeby wszyscy mieli tacy jak Leszek Błażyński ambicje. Zaczęcie do sportu, bo miał on był mocny chłopak taki potrzeba w boksie. Historia czuć było nie tylko ze względu na osobowości, ale również miejsce, w którym w tym roku odbył się memoriał. To jest symboliczne miejsce, bo tutaj właśnie, gdzie jesteśmy, w hali na Skarpie, była hala Sząbierek i w tej hali Sząbierek startował mój ojciec, najwybitniejszy pięściarz Sząbierek Bytom. Memoriał ma jednak łączyć przeszłość, czyli pamięć o Leszku Błażyńskim, z przyszłością polskiego boksu. W turnieju rywalizowali więc pięściarze w kategoriach kadetów i juniorów. Memoriał jest organizowany dla młodych, głównie dla nich, bo dzięki temu mogą się rozwijać, mogą podnosić swoje umiejętności, a nie ma u nas w Polsce zbyt wielu okazji do tego, żeby młodzi zawodnicy mogli rywalizować na tak wysokim poziomie. Memoriał Leszka Błażyńskiego może być trampoliną do sukcesów na arenie międzynarodowej. W tym roku Damian Durkacz wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich. Był jedynym polskim bokserem, który wystąpił na Igrzyskach i właśnie on też był zawodnikiem, który występował na memoriale. Wśród następców Damiana Durkacza mogą być dzisiejsi zwycięzcy walk finałowych. Każda walka jest w jakimś stopniu trudna, nie można powiedzieć, że jest prosta, nie wolno ujmować przeciwnikowi. Oczywiście wiadomo, wyglądało to jak wyglądało, każdy sobie tam może swoim okiem ocenić, czy była prosta dla mnie, czy nie. Ale szacunek się należy przeciwnikowi. W tegorocznej edycji memoriału Leszka Błażyńskiego wzięło udział ponad 70 zawodników z 29 klubów.